Z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojciechowicach wyjątkową kolekcję konstrukcji z klocków Lego zaprezentował Michał Kusiak, mieszkaniec Gminy Kłodzko. Swoją pasją i wiedzą podzielił się z uczestnikami wystawy, którzy przyszli zobaczyć wspaniałą kolekcję. Tutaj mamy około 350 zestawów. To wszystko zaczęło się od jednego małego zestawu, które kupiła mi go mama, tak bez konkretnej okazji. I tak mi się to spodobało. Najdroższy i jeden z moich ulubionych to kolekcjonerski AT-AT. Kupiłem go za aż 3000 zł. Ma on ponad 6000 elementów. Jest najbliższy mojemu sercu, można by tak powiedzieć. Jest największy i robi wrażenie, to na pewno. To jest fantastyczna wystawa. Cieszę się, że taką pasję ten chłopak ma, nasz stypendysta zresztą. No i co najważniejsze, że jego rodzice w tej pasji wspierają, bo to jest, no, trzeba przyznać, kosztowne. Podoba mi się ta wystawa i właśnie załapałem się na Lego Star Wars. Właśnie kiedyś miałem X-Winga, ale go popsułem, go nie ułożyłem i właśnie potem, no, załapałem się też na te ludziki i czasami buduję bez instrukcji, tylko tak jak sobie chcę. Poznałam Michała Kusiaka podczas 23. gali stypendialnej imienia Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko i to był ten początek, kiedy odkryłam, że ma ogromną, ale to mega ogromną pasję, klocki marki Lego. I jest tego tak wiele, ponad 350 różnorodnych konstrukcji. W związku z tym uznałam, że nie możemy tego zostawić u niego w mieszkaniu, że musimy z tą kolekcją wyjść do ludzi. No i tak rozpoczęliśmy w styczniu serię pokazów, wystaw. Dzisiaj jesteśmy w Wojciechowicach, w marcu będziemy w Krosnowicach, więc na pewno rozpoczynamy od gminy wiejskiej Kłodzko, być może trafimy do miasta Kłodzka i jeszcze dalej. Właśnie przyjechałem tu z wnukiem, żeby mu też pokazać, bo też się pasjonuje i układa klocki Minecrafta. Właśnie zaraz jedziemy kupić kolejny zestaw, bo już mnie o to prosił. Też ma taką pasję, on zaczyna, bo ma 6 lat dopiero, zaczyna. Już niezłą kolekcję ma. Niejednokrotnie podziwiam, jak on to układa. Ja osobiście, jak byłem dzieckiem, to takich klocków nie było, także nie miałem takiej pasji. Zajmowałem się piłką nożną i sportem, a to była moja pasja. A teraz tutaj wnuk podziwia to, co starszy kolega stworzył. To jest taka forma odskoczni, niestety dosyć droga i zajmująca miejsce, którego już nie mam i zacząłem zbierać, powiedzmy, że pełne pudełka do szafy. No i ta kolekcja się rozrasta bodajże od 2005 roku. No i tak trwa do dziś. Zaraziłem tym syna i tak jakoś to trwa. Na dużej przestrzeni wspaniałe budowle prezentowały się bardzo okazale. Prywatna kolekcja Michała stale się powiększa, co zapewne w przyszłości zaowocuje kolejnymi wystawami.